Polska kinematografia ma w swoim dorobku kilka naprawdę udanych superprodukcji historycznych. Problem w tym, że w zasadzie wszystkie z nich powstały już jakiś czas temu. No bo kiedy myślimy o dużych, dobrych polskich filmach historycznych, do głowy przychodzą nam takie produkcje jak Krzyżacy, Faraon czy Pan Wołodyjowski. Oczywiście były i są nadal całkiem udane produkcje historyczne, które są trochę bardziej kameralne i mają mniejszy rozmach, ale dzisiaj chciałbym jednak skupić się na superprodukcjach, których w naszym kinie ostatnio trochę brakuje, a zwłaszcza na jednej konkretnej superprodukcji, czyli Potopie Jerzego Hoffmana, który obchodził niedawno 50. urodziny. W sensie Potop, a nie Hoffman, który ma już 92 lata. Opowiem dzisiaj o tym, jak powstawało jedno z najbardziej ambitnych przedsięwzięć w historii polskiej kinematografii i zastanowię się, dlaczego podczas 50 lat od jego powstania żadnej produkcji nie udało się tego sukcesu powtórzyć. Zanim jednak przejdę do opowiadania o filmie z 1974 roku, warto cofnąć się o kilka dekad do pierwszych prób ekranizacji Sienkiewicza. Hoffman nie był pierwszym twórcą, który podjął próbę ekranizacji powieści Sienkiewicza. Z wyzwaniem tym jako pierwszy zmierzył się Edward Puchalski, i to jeszcze za życia autora, niespełna 30 lat po wydaniu książki, bo już w 1913 roku film miał nosić tytuł Obrona Częstochowy. No właśnie, miał, bo niestety jego realizacja zakończyła się fiaskiem. Sceny oblężenia miały być stworzone z udziałem wojsk rosyjskich, na co nie zgodziły się władze. Zrealizowane na potrzeby filmu materiały wykorzystano przy rosyjskiej ekranizacji Potopu, która powstała 2 lata później. Niestety film ten nie zachował się do naszych czasów. W ramach ciekawostki wspomnę, że Kmicica zagrał tam Iwan Mozżuchin, późniejsza gwiazda radzieckiego kina. Możecie kojarzyć go ze słynnego efektu Kuleszowa, który wykazał, jak ogromny wpływ montaż ma na to, jak widz odczytuje zawarte w filmie emocje i znaczenia. Można więc rzec, że Kmicic przyczynił się do rozwoju sztuki filmowej. Wróćmy jednak do Potopu. Co prawda radziecka ekranizacja powstała jeszcze za życia autora książkowego pierwowzoru, ale niestety wszystko wskazuje na to, że on sam filmu nie widział. W momencie jego premiery przebywał w Szwajcarii, gdzie wyemigrował po rozpoczęciu I wojny światowej. Wedle informacji, które znalazłem, projekcje filmu odbywały się w Warszawie, Moskwie, Petersburgu i Odessie, a zatem Sienkiewicz, który zmarł rok po jego premierze, raczej nie miał okazji go zobaczyć. No chyba, że ktoś był na tyle uprzejmy, żeby dostarczyć mu kopię, co nie jest niemożliwe, ale dość mało prawdopodobne. Na kolejną próbę ekranizacji Potopu trzeba było czekać aż 60 lat. W międzyczasie Polska zdążyła odzyskać niepodległość i ponownie ją stracić. Co ciekawe, pierwotnie to nie Hoffman miał ekranizować Potop, a twórca Krzyżaków Alexander Ford. Wszystko zmieniło się po kampanii antysemickiej zainicjowanej przez Gomułkę w 1968 roku, w wyniku której reżyser musiał opuścić Polskę. Hoffman, mimo że podobnie jak Ford miał żydowskie korzenie, nie zdecydował się na opuszczenie kraju, a po sukcesie filmu o Panie Wołodyjowskim przejął projekt w spadku po Fordzie. Polski przemysł filmowy z czasów PRL-u, choć nie dorastał do pięt przemysłowi amerykańskiemu czy nawet radzieckiemu, miał dużo większe możliwości niż w czasach wczesnego kina niemego, a Potop miał być ukoronowaniem tych możliwości. Największą produkcją w dziejach polskiej kinematografii, co dość mocno wpisywało się w propagandę sukcesu epoki Gierka. Rozmach tej produkcji był na tyle duży, że w trakcie jej realizacji pojawiły się realne obawy, że prace nad nią sparaliżują cały ówczesny polski przemysł filmowy. To, jak ogromna była skala oczekiwań wobec tego dzieła, najlepiej oddaje ogólnonarodowa debata, do jakiej doszło jeszcze na 3 lata przed premierą filmu w 1971 roku, po obsadzeniu Daniela Olbrychskiego i Małgorzaty Braunek w rolach Kmicica i Oleńki. Aktorzy nie zdążyli jeszcze nawet wejść na plan, a w prasie już przetoczyła się batalia, w której ścierali się zwolennicy takich, a nie innych decyzji castingowych. Temperatura dyskusji była na tyle wysoka, że Olbrychski niemal zrezygnował z roli. Braunek natomiast dodatkowo to zmotywowało, choć prawdopodobnie wpłynęło to na jej podejście do roli. Początkowo bowiem miała ona własną wizję na zagranie roli Oleńki. Chciała nadać jej trochę większego zniuansowania, zagrać ją trochę bardziej po swojemu niż po sienkiewiczowskiemu, ale w ostatecznym rozrachunku uznała, że byłoby to, jak sama powiedziała, potraktowanie narodowej świętości bez należytego szacunku. Postawiła więc na bezpieczną opcję i odegranie tej roli w zgodzie z książkowym pierwowzorem. Wymyślona przeze mnie Oleńka byłaby może i ciekawsza, ale już nie z Sienkiewicza i nawet nie z tego filmu, albowiem kontrastowałaby z pozostałymi postaciami. Widownia odebrałaby wszelkie zmiany jako kamień obrazy. Zrozumiałam, iż muszę się poddać, nie dociekać dłużej motywów i źródeł świętości Oleńki, że muszę po prostu maksymalnie dosłownie odegrać to, co zostało niegdyś zapisane na kartach książki. Jeśli natomiast chodzi o Olbrychskiego,
to dużej części widzów po prostu nie pasował on do sienkiewiczowskiego opisu tego bohatera. Dla wielu ogromnym problemem było też to, że wystąpił już w roli Azji Tuchajbejowicza w ekranizacji Pana Wołodyjowskiego. Jak zatem widzicie, Hoffman wyprzedził Feigiego o dobrych 50 lat z pomysłem obsadzenia tego samego aktora w roli dwóch różnych postaci w ramach tego samego filmowego uniwersum. A w dodatku nawet nie próbował tłumaczyć się jakimiś multiwersalnymi głupotami. Polskie kino po raz kolejny okazało swoją wyższość nad Hollywood. Polska górą! Ale żarty na bok. Wróćmy jeszcze na chwilę do wypowiedzi Braunek, bo z tym maksymalnie dosłownym odgrywaniem tego, co zostało niegdyś zapisane na kartach książki, bywało różnie. I w sumie nie dało się tego zrobić inaczej. Twórcy wyliczyli, że gdyby chcieli zekranizować Potop scena po scenie, to całość miałaby ponad 20 godzin długości, a zatem pewne odstępstwa od książkowego pierwowzoru były nie tyle opcjonalne, co konieczne. Ostatecznie film ma niecałe 5 godzin, więc wychodzi na to, że wycięto z niego prawie 3/4 zawartości książki. Tło historyczne zostało ograniczone do minimum. Porzucono mnóstwo wątków i postaci drugoplanowych. Zrezygnowano m.in. z obecnego w książce oblężenia Warszawy. Częściowo ze względu na wysokie koszty, ale w dużej mierze też ze względu na to, że polscy widzowie mogli być trochę zdezorientowani widokiem Warszawy obleganej przez polskie wojska i bronionej przez Szwedów. Jakby nie patrzeć, doświadczenia kampanii wrześniowej i bitwy warszawskiej przyzwyczaiły Polaków do tego, że bronią swojej stolicy, a nie odwrotnie. Dość słuszne spostrzeżenie poczynił też operator filmu, Jerzy Wójcik. Cóż z tego, że pokażemy krwawe, okrutne walki o każdy dom i pałac? Czy to rzeczywiście będzie tak interesujące dla współczesnego widza, który pamięta ostatnią wojnę lub znają z licznych ekranowych przekazów dokumentalnych i fabularnych? Tego typu ustępstw było mnóstwo. Czasem ich przyczyną były różnice w środkach przekazu między sztuką literacką i filmową, ale zdarzało się też, tak jak choćby w przypadku wspomnianej wcześniej sekwencji oblężenia Warszawy, że przyczyny były prozaiczne, bo finansowe. I to mimo ogromnego budżetu, jaki miał ten film, bo aż 105 milionów złotych. Choć wiadomo, że 105 milionów złotych wtedy i współcześnie to zupełnie inne pieniądze. A jeśli z jakiegoś powodu budżet nie wystarcza wam do zobrazowania sobie rozmachu tej produkcji, to może pomocne okażą się inne liczby. Za powstanie tego filmu odpowiadała 80-osobowa ekipa. Wystąpiło w nim 70 aktorów pierwszoplanowych i 600 epizodycznych, a w scenach batalistycznych udział wzięło aż 45 tysięcy statystów. Na potrzeby tej produkcji przygotowano 24 tysiące kostiumów, a do stworzenia scen bitewnych wykorzystano ponad 1000 kg prochu i materiałów wybuchowych, 9,5 tysiąca rakiet i świec dymnych, ponad 13 tysięcy zapalników oraz prawie 10,5 tysiąca litrów benzyny i benzolu. Ponadto część rekwizytów wykorzystanych w tym filmie to były autentyczne, kilkusetletnie eksponaty muzealne, co tylko pokazuje, jak bardzo twórcom zależało na autentyczności historycznej. Choć niestety często nie była ona możliwa do osiągnięcia, bo dzieła Sienkiewicza nie zawsze były z faktami historycznymi w 100% zgodne. Zadaniem twórców było znalezienie kompromisu między prawdą historyczną, wizją Sienkiewicza i potrzebami współczesnego widza. Późniejszy sukces pokazuje, że udało się tę równowagę znaleźć, choć zdecydowanie nie było to zadanie łatwe. Najlepiej świadczy o tym powstanie dwóch szczególnie trudnych w realizacji, ale też szczególnie zapadających w pamięć sekwencji, czyli pojedynku Wołodyjowskiego z Kmicicem i oblężenie Jasnej Góry. Ta pierwsza była przede wszystkim wynikiem wytężonej pracy Olbrychskiego i Łomnickiego, którzy przygotowywali się do niej aż 3 miesiące pod okiem nauczyciela szermierki, Waldemara Wilhelma. Całość nagrywano aż 3 dni, a widoczne w tej sekwencji strugi deszczu pochodziły z kilku wozów strażackich. Jeśli natomiast chodzi o oblężenie Częstochowy, to scena ta wymagała mnóstwa pracy jeszcze przed wejściem na plan, bo klasztor trzeba było odpowiednio przystosować, tak aby był możliwie jak najbardziej zgodny z opisami historycznymi. Wymagało to od twórców zbudowania od podstaw umocnień i rozbudowania istniejących murów do 2 metrów wysokości i prawie 350 metrów długości. I mimo tego rozmachu nie było to wcale największe przedsięwzięcie scenograficzne stworzone na potrzeby tego projektu. Zresztą scenografia to jedno, ale sama realizacja scen oblężenia też była ogromnym wyzwaniem. Nie dość, że scena ta wymagała odpowiednich warunków pogodowych i koordynacji tysięcy statystów, to jakby tego było mało, w trakcie jej kręcenia Jerzy Wójcik, który był autorem zdjęć, cierpiał z powodu kamicy nerkowej. Ogromne wyzwanie stanowiły też wszystkie sceny z udziałem koni, z których kaprysami musiała liczyć się ekipa filmowa. Dlatego zapewne nie zdziwi was to, że nagrywanie filmowego oblężenia Częstochowy trwało dłużej niż faktyczne oblężenie w trakcie Potopu Szwedzkiego. Zresztą cały ten film powstawał dłużej niż książkowy Potop, bo swą powieść Sienkiewicz skończył w nieco ponad 2 lata, tymczasem film powstawał ponad 5 lat, mniej więcej tyle co cała trylogia, z czego same zdjęcia trwały 535 dni. Czyli niemal 18 miesięcy. Do zarejestrowania wszystkich obecnych w tej produkcji scen wykorzystano 76 km taśmy filmowej. Trwało to wszystko tak długo w dużej mierze ze względu na ograniczenia techniczne. Ekipa dysponowała tylko 2 kamerami z wynajętymi z zachodu obiektywami Panavision, co ogromnie wydłużało czas konieczny do zarejestrowania scen batalistycznych. A to i tak była sytuacja wyjątkowa jak na standardy polskich produkcji, bo nigdy wcześniej do żadnego polskiego filmu nie wypożyczano sprzętu z zachodu. Dla porównania, zdjęcia do 2 późniejszych filmów Hoffmana, czyli Ogniem i Mieczem oraz
Bitwy Warszawskiej trwały odpowiednio 9 i 4 miesiące, a zatem mimo upływu lat i rozwoju polskiej kinematografii, Potop pozostał najbardziej ambitnym projektem w karierze tego reżysera i jednym z najbardziej spektakularnych dzieł polskiej kinematografii. I to mimo warunków realizacji, które były, delikatnie mówiąc, dalekie od idealnych. Poza ograniczeniami technicznymi, twórcy musieli mierzyć się też z ograniczeniami systemowymi. Były niestety w tym filmie sceny, które nie trafiły do ostatecznej wersji ze względu na cenzurę. Jeszcze przed rozpoczęciem prac nad Potopem władze postawiły warunek, żeby obrona Częstochowy nie była centralnym punktem filmu. I to właśnie ta sekwencja została poddana największym cenzorskim cięciom. Na potrzeby filmu uzyskano zgodę kardynała Wyszyńskiego na nagranie oryginału obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Operator Jerzy Wójcik niezwykle pieczołowicie się do tego przygotował, a całość została zarejestrowana pod okiem konserwatora sztuki, tak aby obraz nie uległ uszkodzeniu. Władze jednak nie wyraziły zgody na włączenie tego ujęcia do filmu. Podobny los spotkał też kilka innych sekwencji, które zarejestrowano na Jasnej Górze, po tym jak do władz trafiły donosy, że kręcone są tam sceny, które nie były przewidziane w scenariuszu. Mimo tych wszystkich trudności, film okazał się spektakularnym sukcesem i został bardzo ciepło przyjęty, zarówno przez krytyków, jak i przez widownię. Dziennikarze, którzy wcześniej krytykowali decyzję o obsadzeniu Olbrychskiego i Braunek, zostali zmuszeni do posypania głowy popiołem i przyznania się do błędu. Bardzo chwalono też pracę operatora, który był pomysłodawcą m.in. sceny pojedynku, która w filmie przedstawiona jest w strugach deszczu, mimo całkowicie odmiennego książkowego opisu. Jeśli natomiast chodzi o widownię, to o jej uznaniu najlepiej chyba świadczy fakt, że do końca lat 80. Potop wielokrotnie wracał do kin, gdzie obejrzało go 27 milionów widzów. Co więcej, film doczekał się nawet własnego merchu, bo w kioskach ruchu zakupić można było pocztówki ze scenami z Potopu. Jerzy Hoffman stał się pierwszym w historii laureatem Złotych Lwów, czyli najważniejszej polskiej nagrody filmowej wręczanej w trakcie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Tak się akurat złożyło, że jego pierwsza edycja odbyła się właśnie 50 lat temu. Wówczas jeszcze w Gdańsku, a nie w Gdyni. Potop dostał też nominację do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, ale niestety musiał uznać wyższość Federico Felliniego i jego Amarcorda. Spośród produkcji historycznych, które powstały w Polsce od czasu premiery Potopu, tak naprawdę tylko Ogniem i Mieczem i Quo Vadis były projektami o podobnej skali. Próżno jednak szukać polskiego filmu o takim rozmachu, o którym można by jednoznacznie powiedzieć, że był udany. Mogłoby się wydawać, że po 50 latach, w trakcie których udało nam się wyrwać spod wpływów bloku wschodniego i wejść do Unii Europejskiej, tego typu udane projekty będą pojawiały się częściej i trudno powiedzieć, dlaczego tak się nie dzieje. Mimo to chciałbym spróbować odpowiedzieć na to pytanie. To nie jest tak, że w Polsce nie powstają dobre filmy historyczne, bo powstają. Bez problemu mogę wymienić kilka naprawdę udanych projektów z ostatnich 10 lat, jak choćby Wołyń Wojtka Smarzowskiego albo Kosa Pawła Maślony. Jednak żaden z tych projektów pod względem skali nawet nie zbliżył się do Potopu. I może najwyższy czas pogodzić się z tym, że taki film jak Potop jeszcze długo nie powstanie. Prawda jest taka, że tak czasochłonna realizacja, przypomnę, 5 lat produkcji i 18 miesięcy na planie, była możliwa tylko i wyłącznie w realiach ówcześnie panującego systemu, co dość trafnie zauważył Krzysztof Teplitz. Jest to po prostu dowód, jak dalece nasza kinematografia nie jest przygotowana na robienie prawdziwych superprodukcji. Takiego bowiem kilkuletniego produkowania filmu nie wytrzymałby żaden zagraniczny kapitalistyczny producent. Zamroziwszy na tyle dni ogromne środki, sprzęt, ludzi i moce produkcyjne, musiałby po prostu zbankrutować. Hoffman miał mimo wszystko trochę szczęścia, bo za ekranizację Potopu zabrał się akurat po zmianie władzy w partii. Zmiana polityki kulturalnej w epoce Gierka, a co za tym idzie większe środki na przedsięwzięcia filmowe, przyczyniły się nie tylko do powstania Potopu, ale też m.in. Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. Jednak nawet wtedy tego typu przeciąganie produkcji miało swoje granice, czego najlepszym dowodem jest na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego, o którym też swego czasu robiłem materiał. Wniosek jest zatem prosty. W latach postgierkowskich i pierwszej dekadzie po transformacji systemowej stworzenie takiego filmu jak Potop było najzwyczajniej w świecie niemożliwe. Jeśli natomiast chodzi o lata późniejsze, to polska kinematografia podejmowała takie próby, ale kilkukrotnie bardzo boleśnie się sparzyła. Ogniem i Mieczem z 1999 roku, mimo ogromnego postępu technologicznego, jaki miał miejsce między jego powstaniem a realizacją poprzednich części trylogii, był najgorszy z całej trójki. W 2001 roku dostaliśmy Quo Vadis Jerzego Kawalerowicza, najdroższy polski film w historii, kosztujący, bez uwzględnienia inflacji, zawrotne 76 milionów złotych. Produkcja okazała się frekwencyjnym sukcesem, ale nie spotkała się ze zbyt ciepłym przyjęciem. W kolejnych latach dostaliśmy m.in. Pianistę, o którym mimo wszystko nie można powiedzieć, żeby był samodzielnym wytworem polskiej kinematografii, i Katyń, który zebrał dość mieszane opinie wśród widowni i krytyków. W międzyczasie w 2005 roku powstał Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w kolejnych latach znacznie przyczynił się do zwiększenia możliwości polskiego przemysłu filmowego. I kiedy już w 2011 roku wydawało
się, że to jest to, że Polska w końcu doczeka się kolejnej superprodukcji, widownia dostała w twarz mokrą szmatą, jaką było 1920 Bitwa Warszawska. I to od tego samego Jerzego Hoffmana, który dał nam Potop. Niestety, w tym przypadku historia nie zatoczyła koła. A rok później na dobitkę dostaliśmy Bitwę pod Wiedniem, która jakimś cudem była jeszcze gorsza, ale nie będę się już pastwił nad tymi dwoma filmami, bo robiłem to w innym materiale. Potem dostaliśmy jeszcze Miasto 44, film, który po tym jak trafił do kin bardzo mi się nie podobał, a który z czasem nauczyłem się doceniać, choć nadal uważam, że daleko mu do ideału. Był to jednak krok w dobrą stronę, po którym w zasadzie nadal nie postawiono kolejnego. Od tamtego czasu brakuje filmu, który można by nazwać prawdziwą superprodukcją, o którym można by powiedzieć, że jest flagowym projektem naszej kinematografii. Jakby nad polskim kinem ciążyła klątwa, która sprawia, że filmowe widowiska na miarę Potopu po prostu nie mogą się udać. Najbliżej tego byli chyba Chłopi, choć to też trochę inny przypadek, bo mówimy jednak o filmie animowanym. Jeśli natomiast chodzi o filmy aktorskie, to o stanie współczesnych polskich produkcji historycznych najlepiej świadczy chyba przypadek Raportu Pileckiego, filmu prezentującego żenujący poziom niskobudżetowych produkcji telewizyjnych, o którym mało kto słyszał i którego prawie nikt nie widział, a który kosztował 38 milionów złotych, co czyni go na ten moment czwartym najdroższym filmem, jaki powstał w naszym kraju po transformacji ustrojowej. Jest jednak pewna iskierka nadziei, którą jest nadchodzący film biograficzny o Fryderyku Chopinie. Za kamerą tej produkcji ma stanąć Michał Kwieciński, reżyser zeszłorocznego całkiem udanego Filipa. Za scenariusz odpowiada Bartosz Janiszewski, który ma w swoim dorobku serial Odwilż, a za zdjęcia odpowiedzialny będzie Michał Sobociński, który pracował wcześniej m.in. przy Sztuce Kochania. W obsadzie zobaczymy natomiast Eryka Kulma Juniora, który wystąpił w tytułowej roli, a także Lamberta Wilsona, którego możecie kojarzyć z Matrixa, a konkretnie z roli Merowinga. Film ma budżet w wysokości niemal 65 milionów złotych. I choć nie będzie miał on raczej rozmachu produkcji batalistycznej takiej jak Potop, to jeśli okaże się sukcesem, to może być kolejnym krokiem milowym w rozwoju polskiego kina. Pytanie zawarte w tytule pozostaje zatem pytaniem otwartym. Jeśli chodzi o mnie, to mam do tego typu projektów trochę podejście jak do ewentualnych sukcesów reprezentacji Polski w piłce nożnej. Bardzo chciałbym, żeby tego typu przedsięwzięcie w końcu się udało i żebyśmy zaistnieli na mapie świata, robiąc coś, z czego moglibyśmy być dumni. Niestety nie za bardzo na ten moment mam podstawy, żeby wierzyć w to, że w najbliższych latach się to uda, bo nasze dokonania w ostatnich dekadach raczej nie napawają optymizmem. Mimo to liczę, że Chopin okaże się przełomem, którego polskie kino najzwyczajniej w świecie potrzebuje. A jak wy myślicie? Czy doczekamy się w najbliższych latach udanego filmu, który miałby rozmach porównywalny z Potopem? A może w ogóle nie uważacie, że powinniśmy aspirować do poziomu filmu, który ma na karku 5 dekad? Napiszcie, co myślicie w komentarzach. Odmykam dyskusję i do usłyszenia.